5 lipca wspominamy świętego Atanazego z góry Athos, opata. Atanazy urodził się około 920 roku w Trebizondzie w Kapadocji. Ochrzczony został imieniem Abraham. Wcześniej stracił rodziców i wychowywany był przez dobrych ludzi. Wedle niektórych informacji opiekowała się nim mniszka, która zaszczepiła w nim wiele cnót. Prawdopodobnie studiował w Konstantynopolu. Był duchowym uczniem świętego mnicha Michała Maleina. Przebywał w klasztorze Kiminas w Bityni, gdzie złożył śluby, przyjmując imię Atanazy. Kiedy chciano go obrać opatem, uciekł na Athos, gdzie wiódł życie pustelnika. Post, modlitwa i przepisywanie ksiąg wypełniały jego dni. Cesarz Nicefor Fokas, jego przyjaciel z czasów szkolnych, przymusił go do przyjęcia poważnej sumy na wybudowanie klasztoru. Prace podjęte w 963 roku stały się początkiem Wielkiej Ławry. Inicjatywa ta wywołała jednak zdecydowany sprzeciw mieszkających tam pustelników. Dwukrotnie Atanazy musiał ratować się ucieczką. Po powrocie na Świętą Górę ułożył dla swojej wspólnoty regułę, nakazując mnichom życie oparte na modlitwie i pracy na roli. Uzyskał dla Ławry przywilej prymatu wśród klasztorów i znaczne wsparcie finansowe. Atanazy Atonita wiódł życie ascetyczne. Przypisywano mu zdolność czynienia cudów i jasnowidzenia. Miał mieć objawienia. Był wielkim autorytetem i służył radami tak mnichom, jak i okolicznym mieszkańcom. Zginął około 1003 roku przywalony kopułą podczas budowania kościoła. W chwili śmierci był przełożonym około 60 mniejszych osiedli na świętej górze Athos. Hagiografowie podają, że przepowiedział czas i rodzaj swojej śmierci. Od razu uznany został za świętego. Uważany jest za orędownika w sytuacjach beznadziejnych. Wierni kierują do niego również modlitwy, prosząc o szybszą śmierć osób beznadziejnie chorych. W ikonografii przedstawiany jest w czarnych szatach mnicha, bez nakrycia głowy. Ma kędzierzawą, siwą brodę i dużą łusinę czołową. W prawej ręce trzyma krzyż lub pastorał, w lewej zwój ze słowami: pospieszmy, by potrudzić się, abyśmy dostąpili Królestwa Niebios. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w świętym Atanazym opacie wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.